Dzień dobry. Witam ponownie. Dzisiaj następne paczuszki z AliExpress. Będą to szkło hartowane do iPhone'a 4 i dwa zegareczki takie w postaci kuli. W każdym razie powinny być zegareczki takie pakowane. Woreczek foliowy zawinięte w gąbeczki. Sprawdzę po wysłaniu, bo zamówiłem kilka zegarków, ale prawdopodobnie są to zegarki, które brakowały w poprzednim zamówieniu i sprzedawca dosłał je. Wartość zegareczków $33, tak podaje sprzedawca. Paczuszki nadane 20 marca. 10 marzec, dzisiaj jest, żebym nie skłamał, 17, 16 marzec, momencik, 18 marzec, także 8 dni, rewelacja. Aby nie przedłużać, rozetniemy, to przełożę, bo ciągle zapominam, że kamerkę mam z tej strony. Tępy ten nóż, muszę się zaopatrzyć coś innego, tak. Gąbeczki, pusto, odłożymy to, taka kuleczka, już kiedyś były na moim kanale te filmiki, zobaczę drugi, powinien też być srebrny, nie wiem dlaczego sprzedawca nie spakował tego w jedną paczuszkę, tylko opłacało mu się to wysyłać. Dwie osobno. Wyrzucimy papierki. Folię odłożymy, może się przydać, zgadza się. Dwa srebrne. Nie rozumiem, dlaczego to nie zostało wysłane razem. Rozpakowywać nie będę. Wygląda to jak na... W przednim filmiku można zobaczyć. Zobaczymy tylko to szkło jeszcze. Zapakowane w pudełeczko, nierejestrowana przesyłka, cieliźniowego poczta, lotnicza, szła to troszkę dłużej, dużo dłużej. Te zegarki przyszły w czasie rewelacyjnym. Zobaczymy, coś tutaj nam sprzedawca napisał. Zobaczymy, co to jest. Czemu to ma służyć? Nie wiem, szczerze mówiąc. Widziałem już parę... Co to jest? Nie wiem. To coś dużo tego jest. Powinno być dwa szkła. Aha, bo to jest przód i tył. Także w sumie cztery powinno być. Raz, dwa... No i te nasi sprzedawcy Chińczyki. Te nie mogli zapakować... W jedno. To jest do 4 iPhone'a. To jest raz. Jeden komplecik. Zapewne. I to jest drugi komplecik. Przód. Jak widać. Nie, to jest, przepraszam, tył. Kamerka. I to jest przód. I to jest do tego. Ale co to jest? Z tym się spotykam pierwszy raz, szczerze mówiąc, nie wiem o co w tym chodzi. Takie dwa kompleciki. Taka malutka paczuszka. Użytkowe rzeczy. I to tyle w tym dzisiaj króciutkim filmiku. Dziękuję za uwagę.